Cześć, dzień dobry. To jest specjalne ogłoszenie dla wszystkich, którzy są absolwentami Miracles of Capital oraz którzy nie są absolwentami Miracles of Capital, ale chcieliby być. Jaką mam informację dla absolwentów i nieabsolwentów? Otóż pierwsza podstawowa informacja dla obu tych grup jest taka, że zbliża się kolejna edycja Miracles of Capital w wersji online'owej. Co to znaczy? Już mówię, wyświetlę wam adres strony internetowej miraclesofcapital.eu. Co to znaczy, że zbliża się kolejna edycja? To znaczy, że zbliżają się kolejne prawie 2 tygodnie, gdzie co wieczór od poniedziałku do piątku będziemy się wieczorem spotykać na 2-2,5 godziny na Zoomie w międzynarodowym towarzystwie, w towarzystwie polsko-brytyjsko-dubajsko-azjatycko-amerykańskim po to, żeby uczyć się najlepszych praktyk biznesowych, głównie z obszaru mechanizmu kapitałowego, ale także w dziedzinie operacji. Więc gorąco zapraszam wszystkich, którzy chcieliby nie tego, żeby ich firma urosła 2-krotnie, 3-krotnie, ale żeby ich firma urosła 200-krotnie i to w dokładnie tym samym czasie, gdy konkurencja się podwaja albo potraja. To naprawdę jest możliwe i to nie jest przypadkiem, że firmy amerykańskie albo azjatyckie debiutują na giełdach jako po prostu unikorny, a więc jako spółki warte miliardy dolarów. To nie przypadek. W tym czasie polscy Janusze są w stanie co najwyżej zbudować firmy warte kilkadziesiąt milionów złotych, a nie dolarów, a Amerykanie, Żydzi, Chińczycy, Singapurczycy, Japończycy są w tym czasie w stanie wodować firmy 1000-2000 razy więcej warte. Jak? Dlaczego? No właśnie o tym jest MOC. I nie mówcie mi, że wasza firma jest za młoda, za wcześnie. Nie. Im wcześniej nastawicie kurs, kierunek swojej firmy na właśnie taki sposób funkcjonowania, tym mniej stracicie czasu. To jest trochę tak jak ze statkiem, który wypływa z portu. Dziś rano na live'ie Hardcora, tu na górze macie link, dziś rano na live'ie Hardcora właśnie przeczytałem świetny fragment ze świętego Josemarii, który mówił o tym, że malutkie odchylenie od kursu już przy wyjściu z portu może spowodować, że statek nigdy nie dotrze do punktu docelowego. I to jest dokładnie tak samo z firmą. Jeżeli twoja firma jest nakierowana na spokojny, żółwi rozwój, to nigdy nie będzie dobry czas, żeby nagle ją przestawić na zupełnie rewolucyjne tory. Tak naprawdę w MOC powinno się wziąć udział przy samym początku tworzenia biznesu, ponieważ filozofia tworzenia biznesu po amerykańsku, po azjatycku jest kompletnie inna niż wszystko to, co znacie. Kompletnie inna niż wszystko to, co znacie. Dlatego nasi absolwenci, niejednokrotnie ludzie, którzy prowadzą biznes od 30 lat, już w pierwszych przerwach mówią, pamiętam cytat jednego z nich: panie Maćku, teraz to dopiero zaczniemy robić grube biznesy. Nie? Facet, który robi dobrych paręnaście milionów euro obrotu rocznie od 30 lat. Nie? Więc od razu odrzucam argument, moja firma jest za mała, ja jestem zbyt wcześnie i tak dalej. Przy okazji odrzucam też argument, to jest bardzo drogie. Dlaczego? Ponieważ w formie online'owej, słuchajcie, mamy koszty zbite o 60-70%, więc cena MOC w końcu jest naprawdę śmiesznie tania. Bo to jest rząd wielkości 1000 dolarów.
Więc to w ogóle w porównaniu z kilkunastoma tysiącami złotych netto, które trzeba było zapłacić przy edycji offline'owej, to naprawdę nie są żadne pieniądze. Więc ci, którzy nie byli, 2 marca startujemy z MOC. Naprawdę tym razem nie może was zabraknąć. Tym bardziej, że prawdopodobnie kolejne edycje już będą offline'owe, będą o wiele droższe. A pamiętajcie, że jako absolwenci na kolejne edycje wchodzicie w zasadzie po kosztach. W zasadzie po kosztach. Więc warto już teraz zostać absolwentem, żeby mieć to uprawnienie, zresztą mieć to uprawnienie na całym świecie, bo jako absolwent MOC możecie się pojawić na edycji w Singapurze, w Malezji, w RPA, gdziekolwiek indziej, jako absolwent, płacąc jedynie alumni fee, który jest z reguły tam kilkuset dolarową opłatą. A absolwenci, drodzy alumni MOC, chciałem wam zakomunikować, że też warto, żebyście wzięli udział w najbliższej edycji, ponieważ jak być może wiecie, do ekipy udziałowców MOC Euroventures dołączył Rafael Badziak. Rafael Badziak, autor książki Umysł miliardera, którą wam w tej chwili tutaj pokażę. Książka jest zbiorem wywiadów z kilkunastoma dolarowymi miliarderami, a więc gośćmi, którzy nie odziedziczyli nic, tylko zbudowali majątek warte przynajmniej miliard dolarów od zera. Rafael został naszym wspólnikiem po ostatniej edycji. Dzięki temu otworzyły się dla nas rynki Wielka Brytania, Niemcy, Dubaj i tak dalej. Więc chociażby ze względów networkingowych warto się pojawić na tej edycji, podobnie jak warto było się pojawić na edycji poprzedniej. Więc drodzy absolwenci, wbijajcie na tą edycję. I teraz informacja tylko i wyłącznie dla absolwentów, bo te informacje były dla absolwentów i dla wszystkich was, ale teraz mam jeszcze informacje dla absolwentów. Otóż napisał do mnie dziś rano dr Wong z informacją, że wprowadzają taki ogólnoświatowy program treningowy odnośnie mechanizmu kapitałowego. Dobre uzupełnienie dla MOC. Zła wieść polega na tym, że ten program już za moment, bo pojutrze on rusza 16 stycznia. To będzie program od 16 do 29 stycznia. Nazywa się Mastering Market Mechanism i w Polsce to jest w godzinach od 1:30 po południu, nie w nocy. 1:30 do 2:40, więc godzina 10 minut codziennie od 16 do 29. Oczywiście z przerwą na weekend. Chociaż nie, bez przerwy na weekend. Codziennie. I będzie mowa o, słuchajcie, o teorii ograniczeń. Będzie mowa o modelu 3C. No, powiem wam, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Zresztą udostępnię teraz, słuchajcie, screen. Udostępnię screen, żebyście zobaczyli, jaki jest program. Proszę bardzo. 16 jest The 8 Attributes of Management Excellence of Tom Peters and Bob Waterman. I później tego samego dnia część B, The Strategic Stakeholder Management.
17. The Arima Time Series Analysis i później The Seventh Piece or Extended Marketing Mix of Booms and Bittner i tak dalej. Słuchajcie, bardzo dobre uzupełnienie, bardzo dobre uzupełnienie dla MOC. Zwróćcie uwagę, że 28 stycznia będzie The Theory of Constraints of Eliahu Goldratt. No, mnie przekonywać nie trzeba, natomiast najlepsza rzecz polega na tym, że to wszystko w naprawdę w świetnej cenie, ponieważ kosztuje dla absolwentów MOC $346. Tylko $346. Więc uważam, że warto. Szybko się zapisujcie, szybko dawajcie znać, ponieważ już pojutrze, już 16 to rusza, więc nie ma czasu do stracenia. Więc podsumowanie. Absolwenci, zapraszamy na najbliższą edycję MOC oraz zapraszamy na ten cykl szkoleniowy rozszerzony z Łągiem. Nie absolwenci, nie mogę Was zaprosić na rozszerzony cykl szkoleniowy z doktorem Łągiem, ale mogę Was zaprosić do zostania naszymi absolwentami. Więc 2 marca startuje kolejna edycja MOC. Cały czas trwają early birdy, więc nie straćcie tej okazji i stańcie się w końcu naszymi absolwentami, a dostaniecie dostęp do zupełnie nowego oceanu. Dzięki wszystkim i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie dać lajka pod tym wideo, nie zapomnijcie udostępnić go, podesłać komuś, kogo może zainteresować, jeżeli wyjątkowo nie jest to wideo dla Was. Dzięki, pozdrawiam.